Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 9, w wersetach od 18 do 27? Stało się, gdy modlił się na osobności w towarzystwie uczniów, że zapytał ich: za kogo uważają mnie ludzie? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, ale drudzy za Eliasza, a inni, że z martwych wstał jeden z dawnych proroków. Powiedział im: a wy mówicie, że kim ja jestem? Piotr odpowiedział: Chrystusem Bożym. Jednak on surowo napomniał ich i rozkazał, aby tego nikomu nie mówili, mówiąc, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, być odrzuconym przez starszych ludu, przez arcykapłanów i przez skrybów, i być zabitym, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech codziennie weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto chce zachować swoją duszę, straci ją, a kto straci swoją duszę dla mnie, ten ją zachowa. Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, gdy samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Bo kto wstydzi się mnie i moich słów, tego też Syn Człowieczy będzie się wstydzić, gdy przyjdzie w chwale swojej, Ojca i świętych aniołów. Prawdziwie powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie skosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W tej Ewangelii często widzimy modlącego się Pana Jezusa. Z jednej strony było to jego zwyczajem. Dowiadujemy się o tym z 5 rozdziału i 16 wersetu. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się. I z 11 rozdziału i 1 wersetu. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. A więc z jednej strony było to jego zwyczajem, a z drugiej żywo odczuwaną potrzebą, aby ważne okoliczności swojego życia omówić z Ojcem. My także możemy nasze trudności i smutki uczynić szczególnym przedmiotem naszych modlitw. W przywołanym fragmencie Pan Jezus mówi uczniom o tym, że czekają go odrzucenie, cierpienie i śmierć. Dlaczego Pan Jezus zabronił uczniom mówić prawdę o swojej osobie, skoro rzeczywiście był pomazańcem Bożym? Jego lud odrzucił go. Dla Żydów skończył się czas, w którym mogli przyjąć swojego Mesjasza. Nadchodził czas, kiedy miał umrzeć jako Syn Człowieczy, aby przynieść przebaczenie wszystkim grzesznikom, którzy w Niego uwierzą. Tym samym Pan Jezus wskazał także drogę swoim naśladowcom. Jeżeli świat miał dla Niego tylko krzyż, to także Jego uczniowie powinni codziennie brać na siebie swój krzyż. To znaczy codziennie urzeczywistniać swoje ukrzyżowanie dla świata. Dowiadujemy się o tym z listu do Galacjan 6 rozdziału i 14 wersetu. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego,
jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Prawa Pana Jezusa jako Syna Człowieczego sięgają o wiele dalej niż Jego przywileje jako Mesjasza i obejmują cały wszechświat. W celu umocnienia wiary swoich naśladowców Pan pozwolił Piotrowi, Janowi i Jakubowi wejrzeć na chwilę we wspaniałą przyszłość. Piotr wiernie przekazał to pokrzepiające wydarzenie, którego sam był świadkiem. Dowiadujemy się o tym z drugiego listu Piotra, pierwszego rozdziału, 16 i 17 wersetu. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.